Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj kilka sprzętów z AliExpress. Większość dostałem do sprawdzenia, do przetestowania od Jakuba, którego serdecznie pozdrawiam. Zresztą jego mamę też. Mam przyjemność pracować z jego mamą. Jeżeli chodzi o akcesorium, które dostałem, teraz tak, zacznę od tego, co kupiłem. Jak wiesz, albo i nie wiesz, nie wiem, czy wstawka już była, zresztą nieważne, kupiłem kolejną lancę i też Jakub znalazł ją na AliExpress z mosiężną końcówką. Niestety, albo stety, jest mniejszy kąt tej lancy, będziemy testować. Pierwsze podejście już było, siedzi to fenomenalnie z tą końcówką. Pędzel, który przypomina Car Pro. I z tego, co kojarzę, to chyba Lukan, tak? Na AliExpress, jego mość się nazywa, ma drogie, ale dobre sprzęty. Pędzel już mnie kupił. Szczotka, która nie wiem, co jest 5. Ty widzisz teraz tę szczotkę, u mnie się pojawi, zamówiłem inną i już wiem, co będzie. Nieważne, jeżeli chodzi o szczotkę, którą ja kupiłem, będziemy się skupiać na tej. Kolejna rzecz, słuchaj, to jest tak. Tę końcóweczkę do Kerchera osobiście kupiłem, nie pamiętam, 20 parę złotych, na szybko z łączki, ale od Jakuba dostałem dwie dysze do sprawdzenia, tak na szybko. Słuchaj, i nad tymi dyszami kątowymi też już się zastanawiałem, czy ich nie brać. I dzisiaj będę wiedział, czy warto, czy nie warto. I zacznę od dyszy. Opony, znaczy koła już wstępnie sobie spryskałem. No super, fajnie. Zobaczmy. Zdecydowanie zamawiam. Tak. Aż się zastanawiałem. A sprzedający miał, kurczę, tę przejściówkę na szybko z łączkę do Kerchera i miał też te właśnie kątowe dysze. No teraz już wiem, że chcę. Fenomenalnie. No obłęd. Perfekcyjnie. To chcę mieć, to na pewno. Dobra, to z tym już wiemy. A teraz się skupimy nad czym? Nad tą dyszą. Chcę zobaczyć, jaki ma strumień. Spoko. Tylko, że ja używam z AliExpress. A, i rękawiczki testuję, które dostałem. Żeby... Znaczy, to no, nie będzie to tak wygląda jak reklama, ale ja jej firmie napisałem, że film się pojawi, że po prostu swoją subiektywną opinię, bo ja już podkreśliłem tam, że ja rękawiczki dostaję, ale wiem już, jaka jest różnica kolosalna, jeżeli chodzi o te moje, a te, które dostałem. No fajna dysza, z tym, że mnie drażni właśnie to, że tu mi się to kręci przy tej szybkozłączce i nie zawsze strumień się układa tak, jak chcę. Ja korzystam z tej, którą kupiłem w firmie Techcar. I jest zajebista. Na chwilę obecną niezastąpiona, jeżeli chodzi o taki prosty strumień. Ale nic, skupimy się nad tą, dobra. Od czego zaczniemy? No oczywiście od mycia felg. Dostałem jeszcze rękawicę, ale ta rękawica u mnie była, więc nie będę Cię męczył tą rękawicą. Nie ma sensu dwa razy jej pokazywać. Co tutaj jest? Tutaj jest produkt, który się niedługo pojawi, który jest królem, mistrzem, jest zajebisty, jest fantastyczny, jest fenomenalny. Może i trochę też nieobliczalny, może i kapryśny. Nie, kapryśny nie jest, bo jest mega bezpieczny. Dobra, lecimy z pędzlem. 27 zł plus tam jakieś 4 z czymś wysyłka chyba. Troszeczkę sztywny jednak. Ale za ten pieniądz kładzie się fajnie. No co, no trzeba pójść po Car Pro. Nie ma innego wyjścia, kurde. I pokażę Ci od razu szczotę, którą kupiłem. Jest, muszę go chwilę namoczyć. To jest ta, ona będzie na kanale. Zobacz, jaka gęsta. Dobra, niech się moczy chwilę. Różnicę teraz Ci pokażę. Tej i tej. Zobacz, wypisz, wymaluj to samo, nie? No.
samo. No dobra, nieważne. Znaczy włos, no ta jest troszeczkę jakby gęściejsza, ale tu... No nieważne, nieważne. I tak za chwilę przeskoczę na tą. Wiadomo, że ta będzie używana. Ojej, jak milusia. Dobra, położę ją. Nie, nie położę. Nie kładziemy ich, wieszamy. Dobra. Złapał trochę? Złapał. I sprawdzamy. No nie, no. No nie, no inaczej się kładzie. No nie. Pędzel tamten jest fajny, ale jakbym miał kupić tamten za 27 plus wysyłka, wziąłbym ten. Zamówiłem też z AliExpress podobne pędzle z uchwytem, tak jak te tutaj. Taka, można powiedzieć, podróba CarPro. Albo CarPro może od nich zamawiał o ciekawym kolorze, żeby mi się odróżniały od wszystkich i zobaczymy. Dobra, teraz ten. Wiesz co, nie odstaje za dużo. Jest sztywniejszy, ale trzyma się fajnie. Nie, pędzel zajebisty. Fajny, naprawdę fajny. Tu nie mogę powiedzieć, że jest zły. Naprawdę fajny. Za ten pieniądz rzeczywiście nie ma co wybrzydzać. Dobrze się trzyma. Nie jest za ciężki. Spoko. Z pędzlem się będziemy bawić. Dobra. Ok, to teraz sprawdzimy. Dyszę. Wypłukiwanie. No i to jest to właśnie. A, w tę stronę się użyło. No właśnie. Ok, spoko. Dysza do mnie nie przemawia w ogóle. Nawet przez chwilę. Teraz tak, wyjmę tę i tę, a zainteresuję się tą. Chcę zobaczyć, czy... Patrz! Widziałeś to? Zobacz! Kurwa, jakby to były czarne uni, to już bym płakał. Za szybko. No i tu mamy to samo niestety, ale za to wypłukiwanie nad koli. Poezja i nad autem. Tak, to chcę mieć. Tu zdecydowanie tak, to chcę mieć. To nie ma tematu. Ta z ułożeniem sobie strumienia, w którą stronę chcesz, jest fantastyczna sprawa. Ta przejściówka, jeżeli chodzi o AliExpress, jest też zajebista. Jest inne tworzywo niż te, co kupowałem, te klasyczne lance, te kątowe. Ten plastik wydaje się, jakby był mocniejszy. Tutaj, no, używam tego pół roku i nic się nie dzieje, więc kurczę, tutaj to jest rewelacja. Dobra, to sobie już odpuścimy, żeby nie męczyć koledze sprzętu. Wiadomo, jak to jest, nie moje, wolę nie używać. Zakładam moją ulubioną lancę i teraz sprawdzamy, co? Sprawdzamy szczotę. Szczota. To dobra, to musimy wnętrze tu pojechać, a później pójdę po swoją ulubioną rękawicę do mycia felg, bo jeszcze tu musi być umyte rękawicą, inaczej nie da rady. Trzymanie wody. No, nie trzymamy wody. I od razu się odsunę, bo wiem, że już będzie chlapać na maksa. Przyjechała strasznie pogięta. Troszeczkę ją wyprostowałem. Dobra. No nie jest źle, no nie jest źle. Ja rozumiem. Sztywność jest. No. Dobra, pojechałem tą szczotką. No i teraz biorę tą beznadziejną, tą drogą, tą lipną. Ci, co ją mają, ci, co testują, ci, co mieli już kilka szczotek, wiedzą, co jest grane, że słyszysz to? Miękkość, słuchaj. Dwoma paluszkami sobie wjeżdżą w mój feluneczek. Cyntiri, układanie się. No tu już nie, tu już jest walka, bo ona jest sztywna i muszę na wąskich, to już w ogóle, dobra, wystarczy, szkoda mi felg. No nie da rady, no. Z tymi szczotkami niestety tak jest i teraz polscy producenci wypuszczają tam niby miękkie, tam firmy, sklepy detailingowe, wiadomo jak to jest, reklamują, pojawią się u nas szczotki takie naprawdę, no naprawdę, dopóki ktoś nie zrobi coś w pobliżu EZ, no nie ma mowy na jakieś bezpieczne, przyjemne
i fantastyczne czochranko. No niestety, nie da się tak. Wikan jest spoko, tak jak mówiłem, ale do LZ-u jest daleka droga. Także no, tak to wygląda. No dobra, podsumowując, wiesz jak to powinno wyglądać? Najpierw tak. No i tutaj to jest rewelacja. I teraz dopiero tu. Nie, ta końcóweczka na chwilę obecną miażdży wszystko. Ta, do krachera, do pistoletu. Miażdży, naprawdę miażdży. To jest coś wspaniałego. Szczotkę wieszam i suszę. Tu produkty, które testuję. Filmy się pojawią. Są dressingi nałożone i no niestety nie będą jeździć, tylko będą wisieć i będzie je palić słońce. Deszcz w zimę też będą leżeć. Okej, słuchaj, teraz tak, rękawicy nie będę pokazywał. Zacznę od pędzla, bo nie chcę męczyć koledzy, ja już zamówiłem pędzle, po co? Ale fajnie, że się nim pochwalił, bo jest naprawdę godny uwagi. Link wrzucę, bo też poprosiłem o link do tego pędzla. Zresztą Lukan, więc tutaj to problemu nie będziesz miał. Ci, co śledzą AliExpress i akcesoria detailingowe, wiedzą, co jest 5. Pędzel zajebisty. Naprawdę, bardzo fajny pędzel. Szczotka fajna, gęsta i tak naprawdę, co jeżeli chodzi o te szczotki z AliExpress, te gęste, to one jak przyjeżdża szczur, to się sprawdzają we wnętrzu, zajebiście. Szczególnie tamta. Tamta jest tak gęsta, że i sprawia wrażenie, że dobrze czyści, bo dobrze czyści, ale niestety dobrze też rysuje. Czyli EZ w dalszym ciągu nie zastąpimy. Dysze. Tutaj od siebie od razu powiem. To jest fajne. Bajer taki bez emocji. To bez emocji. W dalszym ciągu, tak jak mówię, zmieni dysz, ta rządzi od Tefkara. Ale końcówka dyszy ta, którą możemy sobie ustawiać kąt. Rewelacja. Do nadkoli i ja wiem, że już chcę. I zamawiam. Cały zestawik, albo nawet sztunie niech przyjeżdża. Chyba, że gdzieś na Allegro znajdę. W dobrej cenie to też biorę. I ta przejścióweczka na szybko złączkę również polecam. Bardzo dobra wykonanie. Naprawdę służy mi dosyć długo. No dobra, nie będę męczył. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. A, Jakub, dziękuję bardzo, że mogę się ty pobawić. Do usłyszenia. Cześć!